To jest po prostu piękne. Jeśli miałbym w skrócie podsumować R3, uważam, że jest to fajny miks pomiędzy dranem klasycznym a FPV, który też jest w moich rękach. To na pewno nie jest dobry dron na początek, ale dobry dron, żeby upgrade'ować swój sprzęt, jeśli zajmujecie się tym profesjonalnie. I znalazłem 18 albo 19 plusów i 4 minusy, które chętnie Wam przedstawię, bo też dużo znajomych się mnie pyta, czy polecam. Ja nazywam się Kuba Różycki, na co dzień odpowiadam za content wideo w agencji nieruchomości Partners International, a ogólnie od kilku lat zajmuję się realizacją wideo ze specjalizacją właśnie w nieruchomościach, gdzie tego dronowania jest całkiem sporo. To będzie szybki film z bardziej praktycznymi spostrzeżeniami. Dodam, że film nie jest sponsorowany i jest to wyłącznie moja szczera opinia. Mega mi się podoba tryb sport, ponieważ wtedy dron jest bardzo, bardzo zwrotny i co ciekawe, szybko opada. Przykładowo, jeśli macie jakąś misję w mieście, ja byłem przyzwyczajony do tego, że na przykład patrzyłem w górę, tam załóżmy, nie wiem, ze 120 metrów to lądował i lądował, natomiast ten szybko opada i to jest bardzo miłe zaskoczenie. Ale jeśli chodzi o plusy, waga 700 bodajże 20 gramów w kontraście do Mavica 2, którego wcześniej użytkowałem, co równa się też uproszczonym procedurom, jeśli chodzi o latanie. Natomiast może nie będę się na tym skupiał, ponieważ przepisy non-stop się zmieniają, jak wiecie lub nie wiecie, więc to myślę można mieć na boku. Sama konstrukcja drona jest taka niby plastikowa, można by powiedzieć, ale czasem wydaje takie trochę niepokojące dźwięki. Chyba że traktujecie go jak takie oczko w głowie i zawsze macie go w pokrowcu. Ja nie, być może dlatego wygląda to jak wygląda. Natomiast pomimo tego plastikowego trochę wydźwięku, to uważam, że jest bardzo fajnie spasowany. Te linie są takie nowoczesne. Konstrukcja jest przemyślana. Jedyne co budzi moje wątpliwości i czasem irytację, to jest pokrywana gimbala, która ciężko chodzi. Znaczy swoją funkcję spełnia, ale jak zakładam tą pokrywę, mam wrażenie, że coś robię źle za każdym razem. Ale gimbal jest chroniony, więc o to chodzi. Crème de la crème i właściwie główny powód, dla którego go kupiłem, jest to drugi obiektyw. Obiektyw z zoomem, który ma taką samą jakość jak ten, powiedzmy, szeroki kąt, tak go nazwę. Muszę powiedzieć, że jest to totalny game changer, jeśli chodzi o nagrywanie. Jednak ta druga perspektywa daje bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o dronografię, tak bym powiedział. Czy nie powiem, że nie była ziemia, no bo wciąż jesteście w niebie. Ziemi Wam nie życzę. Natomiast no, na pewno jest to wartość dodana. Z takich plusów, no to dostępny jest profil płaski kolorów, czyli możemy sobie kolorować ten materiał. Oczywiście zajmują one trochę więcej przestrzeni i też trochę więcej czasu. To wszystko kosztuje, więc w zależności od tego, jak pracujecie, czy te materiały wrzucać od razu gdzieś tam komuś na przykład, czy sami robicie to w postprodukcji, dla mnie jest to plus. Zdecydowanie plusem jest też to, że na zbliżeniu można robić zdjęcia. W Mavicu 2 była dostępna też opcja innej perspektywy, natomiast nie można było wtedy wykonywać zdjęć. Tutaj można, mega, mega plus. No i tak, to, że mamy dostępny ten zoom, ujmę to jako kolejny plus. Można być dalej od tych obiektów, które nagrywamy. W moim przypadku, gdzie bardzo często nagrywam miejsca, w których są ludzie, też nie chcąc budzić ich jakiegoś takiego miru i wdawać się w niepotrzebne dyskusje, co nagrywam i że wcale nie podglądam kogoś, no to można być po prostu dalej od tych obiektów, co też czasem jest bardziej bezpieczne. No i też jeszcze ciekawa sprawa, że zauważyłem, że dużo bardziej można wychylić w górę gimbala w ten sposób, więc w porównaniu z dwójką też jest to na plus, bo można fajnie robić takie wtedy skupy na speedrampie, że tak się wyrażę roboczo. Dalej mamy baterie. Każdy zachwyca się bateriami i tym, że trzymają 40 minut i pytają się, czy to aby prawda. Pewnie tak, natomiast myślę, że tyczy się to trybu zawieszenia i nieużywania. Rzeczywiście z moich obserwacji gdzieś tam użytkowania innych baterii wytrzymują dłużej. Można by powiedzieć, że jest to plus i to będzie plus, natomiast na minus
uważam, duży kontrast pomiędzy tym, jak przełączymy się w tryb sport i latamy szybciej, albo teraz, jak powoli zaczyna się robić zimno. Ta różnica wytrzymałości jest dość spora i to warto mieć na uwadze. Mnie natomiast, jeśli chodzi o baterię, zachwyca coś innego, a mianowicie sama ta czynność. To jest po prostu piękne. Jak to chodzi, można się poczuć jak takie ładowanie energii i no nie wiem, jakoś podoba mi się to. Tak więc tam widziałem komentarze w internecie, że jeśli chodzi o to pudełko na baterię, że ono jest kanciaste. No faktycznie jest, aczkolwiek też uznałbym to za plus, gdyż często miałem takie sytuacje, że podpinałem sobie baterię z tego Mavica 2 i one się wypinały, natomiast tutaj wszystko jest jak w takiej po prostu teczce, więc jest to wszystko stabilne, tak samo jak konstrukcja. Natomiast plusem też kolejnym i takim praktycznym jest to, że można ładować te baterie przez USB-C. Można ładować drona przez kabel, bez ładowarki. No na pewno Wam się zdarzyło kiedyś zapomnieć ładowarki, a tutaj nie wyklucza to naładowania. Kolejna sprawa to to, że można przez tą całą paczkę z bateriami ładować też inne sprzęty, czyli służy to jako taki duży powerbank, co też może czasem uratować sytuację. No i też taka ciekawa funkcja, zdarza się tak, że leci się na oparach. Jak macie trzy takie opary, to można umieścić te wszystkie baterie w tym staku, wcisnąć dłużej przycisk ładowania i następnie ta energia cała jest kumulowana do jednej, która miała tej energii najwięcej, w związku z czym na przykład jak mamy trzy baterie po, nie wiem, tam 15%, no to ta cała energia jest kumulowana do jednej i na tej można wykonać najdłuższy lot. Długie ładowanie. Długo trzymają, więc długo się ładują, ale nie ukrywam, że zaskoczyło mnie to, że bez ładowarki typu, jeśli jest taki typ, ładowarka typu do MacBooka, tam bodajże 85 W to jest, no to można ładować całą noc praktycznie, więc to też warto o tym pamiętać. Przechodzimy płynnie do kontrolera, też jest to moja pierwsza styczność z kontrolerem jako kontrolerem, bo wcześniej korzystałem z albo gogli i kontrolera bez wyświetlacza, albo z kontrolera, do którego podpinam telefon, który non-stop się rozładowywał i po prostu to było też czasem niepraktyczne. Więc powiem, że ekran jest mega jasny i naprawdę dużo na nim widać, choć nie uznam tego za plus, ponieważ prawdopodobnie w poprzedniej wersji on też taki był. To co można powiedzieć, to zasięg. Jest tutaj ten system O4, który rzekomo ma mocniejszy sygnał i rzeczywiście raz mi się zdarzyło, że gdzieś tam ten sygnał już był na takich granicznych wartościach, natomiast to było za dwoma blokami i oczywiście widziałem drona, natomiast no, było już ciężko. Powiem też, że ma dobrą baterię. Nie zdarzyło mi się, żeby mi się wyczerpał, ale może dlatego, że dbam, żeby zawsze była naładowana. Ale spokojnie na, myślę, 6 pakietów takich latania wystarczy. To, z czym się spotkałem, szczególnie w trochę takim złożonym przypadku. Miałem kilka latów, gdzie była potrzeba, żeby odblokować sobie strefę. Tu mowa o tym geofencingu. I była potrzeba, żeby się połączyć z internetem mobilnym. I no kurczę, zapomina mi tej sieci. Nie wiem, czy to jest kwestia telefonu, czy nie wykluczę tego. Natomiast no, w moim przypadku uznam to za minus, bo no, trochę to wydłużało ten cały proces. Tak czy inaczej, tu może uprzedzę i nie wiem, wspomnę o takiej kwestii, jeśli macie lot blisko strefy, którą trzeba odblokować przez Unlock DJI. Warto sobie zablokować powiedzmy pół godziny czy godzinę więcej na taką pracę, bo można się zdziwić. No i tyle sobie wypisałem. Myślę, że możecie podjąć sami osąd, jeśli chodzi o to, czy warto kupić, czy nie. Jak macie jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam serdecznie do sekcji w komentarzach. Jeśli film był pomocny, możecie zostawić kciuka w górę i subskrybujcie po więcej materiałów, które myślę będą się jeszcze w tym roku pojawiały o sprzętach, o social mediach i o, nie wiem, zobaczymy czym. Trzymajcie się, do następnego filmu i szerokości.